witam dzisiejszym dniem. Dzisiaj będę działać sobie z kominami. Mianowicie musimy to wszystko przygotować sobie do murowania. Mniej więcej ten pustak ma 35 do 17,5. Pół około 5 cm. Tu robimy dziurę na odprowadzenie skropli w dwóch pustakach, tak muszę zrobić. I ogólnie jak coś, to jest system layer Turbo S, można wejść na stronę internetową. Jest tam instrukcja montażu, jak to wykonać. To jest bardzo łatwe, każdy sobie z tym poradzi, z tym nie ma problemu. Musimy mieć dwa otwory na odprowadzenie skropli ze skraplacza. Ja to zrobię w ten sposób, nie mam mniejszego wiertła. No? Teraz nie wychodź tam. Co będziesz robił? Poleci ta deska. O panie. Ogólnie musimy mieć otwór 25, a wiertło mam 22, ale to trzeba trochę zaś, trochę porzeźbimy, powinno grać. Tu już będzie, tu jak mamy, to też, dobra, jeszcze tam delikatnie poprawimy i możemy się brać za obstawienie tego skraplacza, bo on idzie jako pierwszy, a to jest mój drugi pustak. Mamy. To na razie nam nie będzie potrzebne. I teraz tak, te dwa pustaki już mamy przygotowane, nie? Teraz następny musimy sobie przygotować na rewizję skraplacza, a mianowicie to będzie otwór wysoki na 12 od, w tym trzecim od dołu, wysoki na 12. Wysoki na 12. Wysoki na 12. I szeroki dajże na 24.
ten start tych kolumnów to jest taka zabawa, że tak powiem. Ale no, potem już to. Jak już wyjdziemy ponad skrop, to i zrobimy wszystkie docinki, to potem już leci. I tak robimy kolejno każdego pustaka. Najpierw sobie wszystko przygotowuję, podocinam jak ma być. Potem to tylko składam do kupy. No i pewnie to dzisiaj jeszcze spalinówkę też będziemy mieć. No ogólnie te dwa kominy trzeba dzisiaj machnąć. Żeby to było, no. Uciekać z tym robotą. Cyk. Robię. Cyk. Dobra, drugiego robię tak samo. I też tak samo. 21 na 12. Czyli tu znaczymy sobie 12. Muszę sobie naostrzyć. 12. To będzie pod rewizję. Znaczy się to jest no rewizja skroplacza, a potem jeszcze musimy zrobić na całej wysokości pustaka, na szerokość 21 pod drzwiczki. Czyli to mamy, to 12 mamy. 12. I teraz ośka przewodu. 17,5. Tutaj też 17,5. I po 12 prawo lewo będę miał 24. Mamy trzeci pustak i czwarty. Czwarty robimy otwór 21 na całej wysokości pustaka pod drzwiczki. Czyli w sumie to już sobie tamten idzie wentylacja w tą stronę, czyli tak, a tamten idzie wentylacja w tą stronę, czyli tak będę miał go. I na tym pustaku robimy 21 na całości. Czyli znowu miara 17,5 na ośce, bo tyle mam tutaj przewód, nie? Znaczy mam tutaj 35, no to na pół 17,5. 17,5. Cyk. Cyk. I mam mieć 21, to po 10,5. 10,5. 21. Cyk. I tu to samo, 10,5. 10,5. I 21. Cyk, kątownik. Słońce jest. Jeszcze jest ta krycha.
tu. O. I tu. Jedno cięcie. I drugie jest tutaj. To i to. Drugie cięcie. I to wycinamy w całości. Tak samo robimy z drugiej strony. Też 35 przewód, czyli mam 17,5. Też 17,5. I po 10,5 kawałek. 10,5. 21 i 10,5. Cyk. Tutaj. 10,5. 21. Cyk. Tutaj. No i tak trzy pustaki można powycinać i będziemy mieli co robić. Mamy tamte, one raczej w miarę właśnie po prostu taki kawałeczek.
Tutaj jeszcze troszkę. Dobra, i tak mamy przygotowane. Trzeci dopiero, znaczy się, to będzie pierwszy, znaczy drugi, trzeci, czwarty, piąty. Piąty albo szósty będziemy jeszcze docinać na przyłącze. Przyłącz pieca, nie? Także chyba się dymu narobiło, siwy dym. Ale my możemy zacząć coś kombinować. Chyba, że już naprawy mi robi, to możemy składać tego, dajmy na to, nie? Położymy sobie to, co mamy przygotowane i zajmiemy się spalinowym, nie? Że roboty jest. Chcę tu ogarnąć trochę. Jedziemy z tym. Najpierw dajemy tego z otworem. Potem sobie damy do środka skraplarz. Zarzucimy w koło. Żadnej tu rewelacji nie będzie, no bo to głównie chodzi o to, żeby sobie to dobrze podocinać, nie? I ten etap zrobimy, przyłożymy się do tego, no to ten już jest przyjemna praca bez przebojów. I tak, ten, wentylacja w to, 5 cm od góry pustaka na środku. Dajemy sobie ten pyk. O, prawa ładnie wypływa, pulchniutka. Mamy tu od razu ten, idzie sobie na wentylację nadmiar. Cyk, trafiłem i jedziemy z tym. To i tak jak wczoraj, ten był nieustawiony, nie ma sensu też tak się z nim walczyć, bo tym następnym wyjechałem, już jest ok. I te pustaki też nie są idealne. Najlepiej sobie wybrać dwa punkty, gdzie będziemy cały czas w tych miejscach mierzyć. Czyli mnie interesuje na pewno ten wymiar 202, ten w tej kotłowni miał ok. No. Tu mam pionik, ale pustak musi mi dojść jeszcze, zlicować się w tym dole. I tutaj też delikatnie musi być do środka, żeby mieć ten wynik. No to tu mamy względne. Tutaj i tak będę musiał domurować tę przestrzeń, więc tutaj zbytnio się nie... Znaczy, no jest ten pion tu, nie? Tutaj też ważne, żeby ten środek nie było tutaj za zbytnio za dużej szpary. Dobra. Staram się na każdym pustaku na wewnątrz też przejechać. No i w środku, nie? Żeby to przekrój tej wentylacji był zachowany. Najlepiej to by było drut taki metrowy. Andrzej, ty masz tam jakiś odpad metrówki z jakiegoś pręta, byle jakiego? Tak. Jak będziesz szedł powrotem, to możesz mi tu powiedzieć, żebym miał do wentylacji, wiesz? Metrówka? No, byle jaki, no taki, żeby nie był też za długi.
drugi pustak. Cyk. Pięknie się to naprawa wypływa. Panie kochany, dziękuję bardzo. Tobie prętem przejeżdża. Tak, za każdym pustak, żeby był ładnie przejechany, wiesz? Trzeba mówić od razu, potrzebuję wygładzić sobie. Tak jest. I to mamy. Dobra, teraz tego byśmy ustawili. Mniej więcej, żeby one szły równo. No tu by było. Gdzie tutaj troszkę. No i cały muszę iść tutaj do środka, nie? Żeby tej ta szpara, żeby mniej więcej była cały czas taka sama, nie? To następny. Teraz robimy i jeszcze musimy sobie przy te spoinki. Tutaj, żeby przekrój wentylacji też były zachowane. Możemy ustawić tą wentylację jeszcze. To jest delikatnie. Do tego komina to już powinien być ten pion. Już tu nic nie będę kombinował. I też, żeby ta szpara była jak najmniej. Poczucie, że to będzie, ale one mają. One się różnią wymiarami, te kształtki. I za którąś warstwą będzie coraz więcej. Niby dlatego, no to się będzie pion. Nie? Będzie pion tutaj zachowany, tu teraz delikatnie. Będzie pion na pustaku, ale szpara między nimi będzie coraz to większa. Pozostaje. To będziemy mieli tu, to będziemy tylko licować. Dlatego też tak nie bawić się z tym. Dobra, co teraz? Teraz ustawiamy skraplacz, żeby był centralnie. To jest skraplacz. Czyli najlepiej, ja to robię tak, że stawiamy sobie. Najlepiej by było jeszcze rzucić trochę zaprawy, żeby do środka rury. W środku rury też coś było. Dobra, i tu na tej rurce możemy sobie to pooperować, żebyśmy mieli to w pionie mniej więcej.
mniej więcej. I tu musi iść po mnie ta cofka. Albo do góry muszę iść ku mnie. Jest. I teraz, jak mamy to względnie ustawione, możemy sobie to odrzucić, nie? Dookoła. Delikatnie. No tak z 10 centów, żeby ta rura była w miarę stabilna. 8,5 taki jest, nie? 8,5 powinno być wszędzie. No tu nie ma. 8,5 by tu miało być. Tu jest 9. Jest 8. A tu 7. No, czyli musimy to jeszcze, że to jest ustawione, to musimy to centralnie ułożyć. Czyli to musi być tak mniej więcej. O. 8. 8. 8 tu musi się cofnąć. 8,5. A tu też 8,5. Trochę musi być tu. Tu. Delikatnie do tyłu. Cyk. A tu blokować, żeby nam tego nie cofło. Teraz to będzie 8 trochę. 8, 2. 8. Tu prawie 8. Teraz to możemy sobie ustawić. Powinno być, ale różnie bywa. Cyk. Tak mniej więcej, żeby to było osi, bo to też inaczej będzie, jak będziemy mieli, bo tu na następnych rurach przychodzą pierścienie centrujące i one cały czas praktycznie trzymają nam tą rurę w osi. No i teraz dajemy teraz te wycięte u dołu, żeby właśnie tutaj był dostęp do tego skraplacza tu, jakby w razie coś się działo, nie? No i następny na całości będzie już kolejny też wycięty. Zresztą to wszystko będzie pokazane. Rurki trzeba zagiąć na dół, żeby nam nie przeszkadzały. A my bierzemy się na dalsze murowanie. W sumie to zrobimy najpierw kominy, bo zawsze ta zaprawa się wyciska. To będzie na działo. Na wentylację. W pracach trzeba uważać, żeby czasem nie nabrudzić, nie zabrudzić tu skroplacza przede wszystkim, czyli przy wyższych partiach trzeba być ostrożnym. Zazwyczaj się robi tak, żeby kłaść pustaka, gdy przełód jest wyżej, jak murowany. Przewód, żeby był wyżej na dostawkę, nie? Zresztą zawsze to jest na odcinku tam 30 cm, to nie jest tak, że my jak kładziemy tego pustaka, to taki będzie rozgryz tej zaprawy, że on nam trafi właśnie akurat do przewodu, no ale już nie bywa, nie? Także tak, murujemy do przodu. Sobie łatę. A odnośnie też chciałbym pokazać, już, bo ten jeden szczyt już mamy na gotowo, jak to wyszło.
widzę coś w ten deseń, tak jak to wygląda. Mamy już gotowe. Także no w miarę, no te gniazda pod płatwy też w miarę wyszło. Nie było też żadnych raków, nic, także jest w miarę, nie? Niby jest wysoko dosyć, ale a chcecie zobaczyć jak jest naprawdę wysoko, to polecam kanał Majstra Rafała. To jest kaskader, jeśli chodzi o wysokie murowanie. Pozdrawiam, Rafał. No i dzięki za wsparcie. Rafał, bezinteresownie polecam mój kanał, także czemu ja bym też tego nie mógł zrobić? Także pozdrawiam cię, Rafał. Działamy dalej. I do przodu tam chłopak. Robią chłopaki hale duże w porównaniu z takim domkiem, to nie wiem czy byśmy to ogarnęli. Chodzi o samo murowanie, na przykład ściany 100 metrów, nie? Weź tu się, człowieku, żeby ci wymiar się zgadzał. No taki, albo no sam sznurek jak puszczasz, żeby się trzymał. Także to też trzeba. I samo to, ile oni posadek leją. Nie po 50-60 kubików samej płyty na gruncie. Także w porównaniu z naszymi 10 kubikami, to jest nic. Także pozdrawiam jeszcze raz, Rafał. Będziemy działać. Każdy niech działa, żeby to szło jakoś. Żeby inwestorzy byli zadowoleni i żeby ta robota w miarę wychodziła. No. Także my działamy dalej nad tym kominem. A no i jeszcze jak ja sobie na to w dwóch płaszczyznach tylko robię piona, to bym miał jeszcze iść z drugiej strony, nie? I chytać pion jeszcze na drugiej stronie tego pustaka, to bym się chyba zajechał. Naprawdę, bo te pustaki nie są idealne. Zresztą jak każdy materiał na budowie ma swoje odchyłki dopuszczalne, także z tym też. No nie ma tak, że jest coś po prostu idealne. Na to też trzeba wziąć poprawkę. Trzeba to po prostu robić w miarę, żeby miało ręce i nogi. Z tego mamy, no tu, od dołu wycięte, mamy dostęp tutaj do tej części, nie? Dobra, co my dalej robimy? Czyścimy przewód za każdym razem. Wygodnie zwężać. Widzicie takie smarki jak są. Wjeżdżam sobie zwykłym prętem, odpadem jakimś. I mamy to, nie? Ładnie zachowane, czysto. Przewód jest, tak samo tutaj. No i to o czym mówiłem, że ta zaprawa i tak zawsze nam jeszcze tam rurę będzie usztywniać, bo to wszystkie odpady tam, dajmy na to jak tu murem jest 8 metrów komina, to wszystko będzie nam lądować na dole. Piękny skraplacz. Dobra. Tutaj robimy to samo. Czyli tutaj też jest niepotrzebna ta zaprawa. I ona ląduje na wentylacji. Cyk. Tu podstawiamy. Zawsze nam coś się wyciśnie jeszcze. Cyk. Trochę to waży, ale damy radę. Cyk. To ładnie to ustawiać, mniej więcej. Przydałoby się tego pustaka już wypoziomować z tym, no. Nam będzie zawsze uciekało parę. Żeby nam to nie więcej grało. Tu mamy. Jak jest? Jest. Dobra, to musimy sobie lepiej wypoziomować już, żeby iść cały czas na jednym poziomie.
to może tam mam spać. Nic się nie dzieje. Wentylację sobie jeszcze możemy wstawiać. Prawda? Jak mam tu liso z tym pustakiem, no to ja już nie będę tego ustawiał mniej więcej. Jak tu się to patrzy, delikatnie do środka. Czyli tak naprawdę jak już jednego mamy ustawionego, widać. Ten też, ten musi iść do środka. Tu mamy pion na tym, czyli ten musi iść do środka, tak jak nam pokazuje waga. Proszę bardzo. I delikatnie jeszcze. Trzeba więcej siły użyć na większej powierzchni. Jak tu się zlicujemy z tym, to powinno być ok. Jest. Dobra, tu wentylacja, żeby nam też nie uciekała. No delikatnie musimy ją klupnąć. Dobra, następny. Teraz dajemy. Teraz trzeba uważać. Najlepiej sobie jakiś kawałek kartonu założyć, bo teraz będziemy jeszcze dopiero co chyba, bo przewód ma metr, to chyba co, nie, albo nie, 87, no już nieważne. Trzeba tu przykryć, żeby nie za, jak będziemy nakładać, poziomować, klupać, żeby nie zabrudzić. Dobra, to ja idę po ten karton i teraz będziemy dawać całość, bo potem nam przyjdzie, tam to jest od przyłączenia, ale potem teraz nam przyjdzie następny element, do którego też musimy mieć dostęp do rewizji, także. Dobra, zrobimy sobie z tego dwa zabezpieczenia. Pół. Cyk. Przymierzymy. Tu chodzi tylko, żeby położyć, żeby nam się to nie zabrudziło. Czyli tak naprawdę to mogę obciąć też. To będzie za małe. Tu też obetnę. Delikatniejszy wymiaru. No i to. Będę dawał za prawe, żeby mi czasem to nie naleciało. To samo zrobię tym. I tu będziemy mieli to samo. Nie. To sobie to jeszcze zagiąć. O. I tu jak będę teraz dawał za prawe. Pewność, że mi się to nie zabrudzi. Możemy sprzątnąć stąd. Sobie to tu. No, tu mamy komplet do gazówki, to na takim kleju, znaczy w silikonie do wysokich temperatur będziemy obsadzać te kamionki, nie? Ale to najpierw sobie zrobimy kolejnego pustaka. Kolejny pustak też będzie cały wycięty, nie? Czyli już mogę spamiętać, nie rozpędzać się zbytnio. Żeby sobie nie dorobić roboty. Tu mamy. Szczyt. Też na fajrant będziemy to betonować. Także i tak naprawdę szczyty będą kompletne, no to będziemy robić podział. Idziemy na drugą budowę. Tam chłopaki jak stanę z jednym.
a chłopaki sobie będą murować tam kolankowy na tamtej budowie. Musimy to ogarnąć i zaczynamy nową budowę tych bliźniaków. Tam też będzie materiał fajny, też dużo roboty. Tak powoli do przodu, nie? Mówiłem, żeby sobie nie dawać zaprawy na wejściu, a co zrobiłem? Dałem zaprawy, standard. Tutaj też. Dobra, nieważne. Cyk. I teraz dajemy z całym wycięciem. Czyli pierwsze, tamto idzie mi wentylacja do ściany. Czyli dajemy tego. I mamy, mniej więcej też jest, puszczamy, ładnie nam zaprawa wychodzi. Tu na wentylację się dostało grubiej, zaprawy już nam opartka się popsuła. Lichę zrobiłem. Trzeba będzie popracować nad jakimś ulepszeniem, bo mogą to na sztywno też zrobić, nie? Mogą to na sztywno zrobić. Mamy jak jest z tyłu, też trochę tego jest. Dobra, damy sobie drugiego, chociaż tu go mogę sprawdzić. No tu patrzy ładnie, no. Jest okej, linia pod opoziomicy. Czy nie mogę go bić, tutaj też jest okej. Tu jak patrzę, no gra. Dobrze, zobaczymy jak drugi. Gdyby tak każdy pustak był układany, no to będzie idealnie. Chyba będziemy mieli w ogóle roboty, nie? Dobra. Lecimy. Posłuchajcie. I cyk. U mnie się rysuje, też jest w miarę. Musi iść do środka. Tu, żeby mi się zlicowało. Tu musi iść do środka. Delikatnie. Ten na pewno musi, skoro ten tu ma otwiany, czy tu mi się ząb robi, delikatnie do środka. Jak on tu patrzy, glans. W tej stronie też musi być. Jest. No i tu widzicie, tu mam pion. Znaczy tu nie jest powiedziane, że mam pion, nie? Musimy sprawdzić. On by nawet jeszcze musiał iść na zewnątrz, to by mi się ta szpara cały czas powiększała. No i tam i widzicie, jak te pustaki trzymają wymiar, ale no nie ma źle. No po prostu jechać. Obrać sobie dwa punkty, tu dajmy na to pion i tu się pionuje, nie? Czyli ta płaszczyzna i ta. No i tutaj środkiem, nie? I to, tamtej strony nawet nie patrzę, bo jakbym przyszedł, zresztą pokażę wam. No nie wiem, czy będzie ten pion tutaj, czy nie. W sumie jest. Tu? No, tu już nie ma. Widzicie?
tam patrzy, ile mi odstaje, jaka jest huśtawka. Czego nie można powiedzieć tutaj, bo tu mam lice, nie? Tu mam pion i idealnie poziomice dochodzi do pustaka. Także wybierzcie sobie dwa punkty, na którym pionujecie i nie przejmować się, bo człowiek by został świrem. Czyścimy przewód. Jeden i drugi. Wentylację sobie możemy podgonić trochę, dwie sztuki. I teraz prawdopodobnie dajemy sobie kamionkę, kształtkę tą spalinową od gazu i musimy wycyrklować, żeby było dwa tam. Instrukcji jest chyba pod podłączenie 2.12 od zera. I tak muszę to wycyrklować. Tak muszę to wycyrklować, żeby mi to grało. Drugi element tak samo. Oficie nie żałować tego. Tak, mamy jeszcze chyba z 4 tubki do każdego komina dają po 2 tego silikonu. Także powinno nam bez problemu starczyć. I cyk. O. Dobra, to samo. Wisło. Centrujemy mniej więcej tak. Mamy to. I teraz murujemy dalej. To już nie przykrywamy. To co będzie miało spać na dół, to spadnie. To sobie możemy jechać dalej. Czyli tak naprawdę teraz ja muszę się znaleźć w tym miejscu, nie? Czyli ta rura będzie na pewno docinana, nie? Żeby wyjść. Zresztą to wam teraz na pewno jeden cały będzie jeszcze do góry. Także zostawiamy za prawy. Możemy to kłaść. Teraz
przyłączeniowa pieca według instrukcji ma być na 212 od zbożacki, nie? Czyli ja tu już wcześniej robiłem sobie pomiar, że zaraz wam pokażę co i jak. Jak ja to robię. No, wyszło mi 30, tak naprawdę 28 mi wyszło do osi rury, ale daje 31, tak? 31 daje, bo tyle zachodzi pęcieli na rurkę. To będę potrzebował. To na zawieś, wyprostuj tą rączkę tam na końcu i zawiesz, ja sobie zawsze zawieszam w tym, w rurce od rusztowania. To już mamy to 31, jedno jest ucięte już. I to robię tak, że sobie wkładam tą trójnik przyłączenia pieca. Biorę sobie poziomkę. Tu mam to 112 od posadzki. Czyli 212 dokładnie, bo 112 mam od reper. I sobie zaznaczam. Zrobię sobie tobie to tak, że tu sobie daję na poziom. I tu mierzę po prostu do osi mniej więcej, do, jest 2,12, tu mam poziom, mam do osi przewodu 28, ale jeszcze muszę uwzględnić te 3 cm, bo tyle mi tu zawodzi, tak jak mam tu te 3 cm kielich, nie? Czyli finalnie, znaczy 31 i obcinam sobie to i tak montuję te dwa, będziemy tak montować. Dobra, czyli to możemy, i jak będziemy docinać trzeba uważać, bo to jest strasznie kruchy materiał i zarazem strasznie ciężko się go tnie. Andrzej tu podsłuchuje, bo chce się nauczyć, ale nigdy nie chce się przyznać. Nigdy z dumą nie. Najlepiej sobie odjechać całą rurkę dookoła, tak delikatnie. I w jakiejś części, bo ona i tak nam sama pęknie. Było kontrolowane. W końcu to też zostają takie zadziory, nie? Warto sobie to przejechać jeszcze. Delikatnie to wygładzić, nie? I tak nam przyjdzie silikon, to wypełni, ale żeby było jedna płaszczyzna, żeby się to wspierało. No i druga też jest gotowa. Idę na śniadanko. To będziemy z tym działać dalej. Tamta tarcza musiałem zmienić, bo mi się paliła widia już na niej. Już jest tempa do wywalenia. Ale tu jeszcze możemy dołożyć i żeby nam to nie spardło, przeczyścić sobie całość. I tak naprawdę tu dołożymy jeszcze jeden cały, wejdzie i następny już będzie docinany po wysokości i dołożymy sobie już nad strop, sklinujemy na dłużej i można dalej murować, nie? Tam kogoś się postawi, a ja pójdę działać ze spalinówką też, żeby ponad strop wszystkie docinki porobić. Bo dalsze prace to są już łatwe. Trzeba tylko pamiętać o kielichach centrujących. W tym przypadku kielichy centrujące na silikon. I to jest cała filozofia. Dobra. Wspominamy sobie, po prostu jemy. Jeden. Drugi. O. Mamy i nakładamy sobie pierścień.
na rurę. Mam wejść na sztywno. O. Pewnie na sztywno. Cyk. I teraz dzięki temu ta nasza rura jest, trzyma się, nie? I najwięcej jakby tam czasem gdzieś nam brakowało, no to po prostu odsuwamy te wąsy i montujemy to na sztywno. To samo robimy z tej strony. Prostujemy te zagięcia. Cyk. Całego profilujemy jeszcze tu trochę. Tak. Tak. I to samo tu. I tak naprawdę co rurę tą metrową montujemy na każdym właśnie kielichu, żeby centrować sobie ten przewód gazowy. Mamy. I jak widać, trzyma nam się to. Jakby czasem gdzieś brakowało, prostujemy. Tutaj musimy popuścić mniej więcej, żeby to szło równo. I teraz te docinki na 33. Cyk. Ładnie nam silikon wypływa. Tak, i po to jest ten wycior. Ta nadmiar tego silikonu, który nam się wycisnął, z tej strony też. Proszę, jak ładnie się wyciska, czyli mamy pewność, że pod rurą jest wszędzie silikon, w jednym i drugim przypadku. I teraz ten wycior wkładamy, wciskamy go na dół, ciągniemy do góry i silikon nam jeszcze raz tam trochę zostało. Przede wszystkim uważać, żeby nie wdychać tego, bo strasznie gryzie. Czyli tu już mamy elegancko. To samo, o Jezus. Strasznie gryzie. Cyk. Pozbywamy się tego nadmiaru, który nam wypłynął. No i co? To sobie dajemy najlepiej na świeże powietrze. Niech się to tam jest, a my teraz kładziemy zaprawę, dajemy zaś całego. I potem nasz idzie ten rura przyłączeniowa do pieca. Sporo tego, żeby wycisło. Cyk. Na kształtkę też musimy sobie dać. Kształtkę mamy gdzie? Tam leży. Ale najpierw założymy sobie pustaka. No i jak to docinać? Mianowicie, już tak jak wyznaczaliśmy ośkę otworu, nie? Potem tutaj do tego przyjdzie mi płyta czołowa, nie? Ją się montuje w ten sposób. No i moim zdaniem najlepiej robić sobie tak, że założyć sobie to mniej więcej sobie do tego wymiaru trzeba się trzymać, nie? Bo potem to, żeby ośka mniej więcej była, bo tu przyjdzie jeszcze kielich centrujący, nie? Żeby ośka mniej więcej była osi tego otworu, nie? Czyli najlepiej zamierzyć sobie wysokości tego pustaka, poprzenosić sobie wszystko do osi. Teraz tak, oś otworu, czyli w tym wypadku tutaj ten punkt, przenoszę sobie na tym pustaku, nie? Przychodzi mi taka płyta czołowa tutaj. Ona ma się mi tę oś otworu tej płyty czołować, ma mi się zlicować, znaczy się ma być też oś otworu przyłączenia pieca. Czyli tak naprawdę, jak to policzyć łatwo, jak mając tą oś otworu, przeniosę sobie poziom tutaj na pustaku, tą różnicę, ta wysokość do góry pustaka muszę ją mieć. No i teraz mierząc sobie tą wysokość, czyli doszła mi tu zaprawa centymetr, nie? Ale to nic, czyli jak mamy pustaka bez zaprawy, mierzę sobie tą wysokość do tego pustaka, nie? Mam 28.
28, no, nie? 28 minus to 17,5, czyli oś tej płyty czołowej, minus 17,5, wyjdzie mi miara, nie? Czyli wychodzi takie 10,5, nie? Bo mamy 28 minus 17,5, takie 10,5 wychodzi, ale mamy jeszcze odjąć centymetr na zaprawę, czyli my robimy takie 9,5. Czyli my tu mamy takie 9,5 prawie, nie? I tyle mam wyciąć w tym pustaku, czyli ma mi zostać 9,5, resztę do wycięcia, nie? Mamy do wycięcia 23,5, bo ma pustak 33 wysokości każdy, nie? I teraz następny, po prostu z drugiej strony, jak to wymierzyć? To mamy już przemierzone tutaj w tym miejscu, mamy dyszkę. Czyli tak naprawdę w drugim pustaku, który przyjdzie mi do góry, też wycinam 9, bo przyjmuję sobie centymetr na zaprawę, nie? Czyli w drugim, następnym pustaku od góry, który mi przyjdzie, wycinam 9. Ja to sobie tak to mierzę. Ten tu już mam przygotowany na tą drugą stronę. Także nie wiem, czy to będzie rozumiałe. Oja! Dobrze, dobrze. Panie Bobrze. Dajesz od razu drugą? No to dawaj. Są równo mniej więcej tam u góry? Czekaj, Szymek, teraz tak. Masz tamto, będziesz dobijał. Ja tu na pewno nie mam lica, tu piona z tej strony. Patrz tam, ile on ma iść do środka. Delikatnie, nie? Jeszcze. Dobra. Teraz druga strona. No. Nie, nie, Szymek, on ma iść tu. Na drugim końcu. Tak? Tak. Tu u góry jest para. Nie, nie, na to nie patrz, bo one nie są też idealne. Do środka. Dobra. Będzie. No jest. Dobra, teraz tu. Teraz bij go do budynku. Tam. O, o. Jeszcze, jeszcze. Jeszcze by musiało iść. Po całej długości ścianki. Dobra, dobra. Teraz drugi. Czekaj. No drugi w pierniki. Jeszcze? Nie wiem, czy ci to tak pójdzie. I on ma iść jeszcze, iść jeszcze, jeszcze. No, czekaj. No takie coś. Dobra. U góry zostawić? Czekaj, kiernie u góry. Ja ci tu podam przez otwór jeszcze te cary moje. Dobra. Nie. Jest tam, masz oko? Trochę tu. Jest?
Weź ją tam. No. To mamy to. Teraz pistolet. Tam kątownika nie trzeba. Wycior. Wycior. Za prawo jest to. No i tyle. Dobra. Możesz sobie wziąć kielnię. I ja ci ten kalfas tu zostawię, będziesz jechał ten komin. Dobra, to będzie lasy. I tu mniej więcej jest lico do otworu. Tam jest 2 cm. Mamy zabuwane. I tutaj jak przyjdzie nam płyta czołowa, cyk. Cyk. Tu nawet mamy z zapasem. Cyk. Tą blaszki się montuje na wkrętach. Pyk. I gra. Cyk, jeden. No jeden, jak i drugi, też jest elegancko. Tu przyjdą kręty do montażu. Cyk, cyk, i będzie to grało. Teraz pierśnieniem centrującym ustawiamy przewód. I miałem tam jeszcze postawić jedną kształtkę u góry. Zcentruję to i bierzemy się za spalinówkę. Oto Szymek sobie już pojedzie te wentylacje. Ponad strój. Najgorsza robota będzie już zrobiona. A potem już tylko metry i metry. Najgorsze jest, ja sobie pójdę na wiesz, na spalinówkę, a ty będziesz już jechał do góry. Ja ci wystawię jeszcze jedną kształtkę i sklinujemy to na drewniany tył. Także można jeszcze tam z 2 metry do góry podjechać, nie? Tutaj możesz dojechać te wentylacje. A ja idę to scentrować i dołożyć jeszcze 2 kształtki. To czyścimy. Przewody tak jest zblokowane tutaj z jednej i z drugiej strony. Tu jeszcze od czoła zblokuje i będzie można jechać dalej. Nie ma. I tak można jechać tym dalej. Procedura ta sama, już każda prosta kształtka jest nakładana. Tutaj dajemy kielich. Następna kolejna, znowu kielich. Tak, aż do żądanej wysokości. Także tutaj ja już idę na drugi komin, także gazówkę już mniej więcej mamy wytłumaczoną. Także